Siema, agresywnie zmasowane dziki z Warszawy. Moim gościem jest Owca z WK. Siema. Witam widzów agresywnej masy. Słuchaj, Michał, Saker i Robur szykują się do zawodów. Ty miałeś, powiedzmy, swoje 5 minut w zeszłym roku. Fenomenalne docięcie. Jeżeli chodzi o to, to było, wiesz, no perfekt. Perfekt, naprawdę. Lepiej się już chyba nie dało. Ile tam było procent tłuszczu, pamiętasz? Dziękuję za miłe słowa. Wiesz co, nie wiem ile. Nie wiem ile tłuszczu, ale... No, taka forma, bym powiedział już, że niżej by było ciężko. Niżej to już byłaby śmierć. Ale da się zejść, tak? Jeszcze niżej. Tak, miałem jeszcze, wiesz co, nie robiłem cardio, wiesz, na siłowni, pilnowałem tylko kroki, także była jeszcze przestrzeń, żeby dodać trochę tej aktywności na pewno. Z kalorii też mogłem jeszcze zejść. Ale to może już by było palenie mięśni, bo naprawdę, no te prążki na tyłku to były jedne z lepszych, jakie widziałem, nie? A skóra właśnie, skóra tak jak na przedramieniu była, powiedzmy, na nogach, czy grubsza? Czy tam na brzuchu? Nie, może nie taka jak na przedramieniu, ale podobnie już się robiło, no. To grubo podobnie. Już było. Ja się cieszę tym bardziej, że zawsze miałem problem dociąć dół, nie? Jak zaczynałem kulturystykę, no to w pierwszym Sopocie, jak wychodziliśmy z Sakerem, to nogi miałem takie jak teraz na masie. I jednak tutaj parę tych redukcji spowodowało, że z każdą masą te nogi są suchsze u mnie, nie? I ten poziom wyjściowy, jak zaczynam redukować, mam już od razu łatwiej, nie? Bo te nogi są suchsze poza sezonem, z roku na rok. Słuchaj, a nie chciałeś, nie przychodzi ci na myśl, żeby spróbować tutaj z chłopakami jeszcze powalczyć na scenie? Tak w trójkę, bo w trójkę to nie wyszliście chyba nigdy. W trójkę nie wyszliśmy. Jasne, że przechodzi mi to przez myśl do dziś, ale ja traktuję tą przerwę jako inwestycję, bo jeżeli ja chcę poprawić sylwetkę, proporcje, tak? Nie mam proporcji, dlatego stawiam na docięcie. Jeżeli w jakikolwiek sposób chcę poprawić swoje proporcje, no to muszę ten rok, dwa lata poświęcić, wiesz, na dodatnim bilansie, nie? Żeby coś dobudować. Poza tym mam, no teraz zaraz 25 lat kończę i to jest mój taki prime, już więcej mięsa niż w tym wieku nie zbuduję. No jest prime, szczyt hormonalny u mnie i też bym chciał to wykorzystać, nie? Nie chcę wychodzić na, powiedzmy, nie chciałbym wyjść w tym roku na zawodach i zaprezentować podobną formę, nie? Chcę jednak, żeby była jakaś różnica. Musi być ten progres, no bo jeżeli wychodzić co roku z taką samą sylwetką, to no nie ma sensu, nie ma... No nie wiem, ja przynajmniej nie potrafił tak wyjść, zaprezentować to samo i to samo osiągnąć, prawda? No jednak... U ciebie to super widać, bo rok temu nie miałeś, można powiedzieć, że nie miałeś formy w porównaniu do tej w tym, nie? Możemy tak to nazwać. Wiadomo, miałeś kształty, ty masz kształty, masz proporcje, ale w tym roku masz kosę, nie? Jak patrzę. No, było zdecydowanie gorzej, jeżeli chodzi o sylwetkę samą, bo góra gdzieś tam podobnie, ale nie było tych nóg w ogóle. No. Znaczy, no w ogóle, no nie było. Nie było ich tak widać jak teraz. Przynajmniej tak uważam. No i docięcie lepsze niż przed Olimpią. No tak mi się wydaje, no ale... No a mówi się, że jednak jak już mamy tych genetyków, ten najwyższy szczebel kulturystów, to decyduje o wyniku nogi z przodu, z tyłu i plecy, nie? Dokładnie. No. Dokładnie tak jest, bo tam najwięcej się dzieje po prostu. Ktoś może mieć fajną sylwetkę, no ale wiesz, no na przykład u mnie w kategorii było 30 osób, no to wybierz sobie szóstkę, no wszyscy będą wyglądali już podobnie. No i co wtedy robisz? Z przodu, no klatka, no wszyscy jakoś tak w miarę, no to jest jeden mięsień taki, wiesz, płat duży. Natomiast cała magia zaczyna się w nogach i cała magia zaczyna się w plecach, bo tam widać te niedoróbki. Wielu zawodników ma w pewnym miejscu, zwłaszcza tutaj przy najszerszym, braki. Siedzi trochę, no. Wody. Wody albo tam po prostu nie ma mięsa. Na przykład plecy są szerokie, ale na dole jest pustka. No tą pustkę też miałem, ale no w Olimpie udało się to zapełnić. Nawet sobie nie zdawałem sprawy, że tam mam takie braki. Ale wróćmy do ciebie, bo poza kanałem
WK, gdzieś tam udzielasz się jeszcze na kanale swojej dziewczyny. Tam robicie no, bardzo często jakąś bekę, nie? Powiedz mi, jak ci się kręci z nią filmy jako para? Jak mi się kręci filmy? No fajnie, nie? Tym bardziej, tak jak powiedziałeś, że ona chce mieć na kanale trochę merytoryki i trochę tej beki. Bekę się, wiadomo, kręci zabawnie, nie? Kręcimy bekę, kręcąc bekę. Co mogę więcej powiedzieć? No fajnie jest nam to robić. No. Chciałeś mieć dziewczynę youtuberkę? Myślałeś o tym kiedyś? Nie, to w ogóle nie jest tak jakby ważne dla mnie, czy będzie youtuberką, czy nie. Tak się złożyło, że ma podobną pasję, nie? A to myślę jest ważne dla mnie, no bo jednak wiesz, możemy razem trenować i możemy, co za tym idzie, spędzać ze sobą razem czas. No, a przede wszystkim wiesz, no jakoś to rozumie, że dzisiaj jest poniedziałek, robisz klatę powiedzmy z bicepsem, nie? I tyle, a nie, że ej, słuchaj, Michał, poszlibyśmy do kina, nie? Tylko że wiesz, że no trening jest ważny, bo takie osoby z zewnątrz mówią, no kurde, no, co się stanie, jak odpuścisz trening, a jednak my, sportowcy, wiemy, co się stanie, jak się trening odpuści. No. Psycha siada, co? Szybko. Także cieszę się po prostu, że mamy wspólny mianownik w postaci pasji, nie? Nie boisz się, że przegoni wasz kanał? O, życzę jej tego. Ej, ona jest z nami. To może przegonić i będzie nas ciągnąć za sobą, nie? Także tylko tego ci życzę, Kaja. No, trzymamy kciuki w takim razie za to, żebyś ich przegoniła. A właśnie, a propos już Kai, kto w waszym związku jest taką osobą, która powiedzmy jest, nie wiem jak to obrać w słowa, jest głową związku, coś takiego, kto nosi spodnie, o! Kto nosi spodnie? Wiesz co, zależy w jakich sytuacjach, nie? Mogę powiedzieć, że ja noszę spodnie, ale na przykład Kai lepiej idzie na przykład planowanie jakiejś wycieczki, przyznaję, że się nie nadaje, wiesz, nawigowanie, tego typu rzeczy, także to zostawiam jej, nie? Nie wiem, co mogę jeszcze dodać. No, czy coś chcesz ze mnie jeszcze wycisnąć? Wystarczy. Słuchaj, zadam ci to samo pytanie, co Sakerowi, bo to jest jedno z moich ulubionych pytań. Jeżeli miałbyś do wyboru jakąkolwiek dyscyplinę sportową, w której byłbyś niepodważalnym mistrzem świata, to co byś wybrał? Ty powiedziałeś, że u Sakera to będzie koszykówka, nie? A u ciebie masz typ na mnie? Dwie dyscypliny. Bo na przykład ostatnio wstawiłeś filmik, jak robisz wsady do kosza. Mi się to bardzo podobało. I drugi typ, trójbój. Tak bym celował. No to zdecydowanie to będzie koszykówka. Oj, bardzo widowiskowy sport. Sporty na hali są dynamiczne. Są cały czas zmiany wyniku i co za tym idzie, cały czas mamy emocje. I moi ulubieni sportowcy to właśnie koszykarze, nie? Kobe Bryant, taki sportowy mentor, można powiedzieć, jeden z nich na pewno. I też bym się cieszył, jakbym tak rozwalał w koszu jak Bryant, nie? No podoba mi się to. A grasz meczyki jakieś? Zdarza ci się? Właśnie zdarzało mi się przez... Właśnie, poznaliśmy się na koszu w sumie, z Sakerem i z Pączkiem. Ja wtedy jeszcze nie ćwiczyłem, nie? To wam tutaj powiem przy okazji, że przychodzę, nie? I pamiętasz, jak to było, zanim ćwiczyłeś, że jak widziałeś osobę ćwiczącą, to wydawała się potężna. Duża. Nawet jeżeli nie była aż tak potężna. Pamiętam, że imponowało mi 35 cm w bicepsie, bardzo. Nawet. Pączu był wtedy, pamiętam, masywny, taki potężny, no nie wiem, siedział z 42, nie? U ciebie wtedy. Byłeś taki większy, wiesz, to bałem się Pączka, wiesz, bałem się im powiedzieć, a Saker to w ogóle taki duży kloc, nie? W koszulce tam chyba Toronto albo Houston. I takie duże kloce, wiesz, taki respekt, zawsze te skojarzenia z siłownią, te stereotypy gdzieś tam w głowie mamy, nie? Że chodzą na siłownię, to agresywnie zmasowani, nie? I tak cześć na dystans, no tak się poznaliśmy. Jakie było pytanie wiodące, bo zapomniałem. Czy zdarza ci się grać w kosza? To było to pytanie? Naprawdę?
A, tak, tak. Zdarza mi się ostatnio coraz częściej, tylko skręciłem 3 miesiące temu kostkę i miałem przerwę, także muszę uważać na to następnym razem i bardziej tak właśnie porzucać coś, myślę, albo też bardzo mnie, bardzo lubię oglądać scenę dunkerską, czyli wsady do kosza. To w ogóle można potraktować jako osobną dyscyplinę, nie? To już nie jest koszykówka, tylko właśnie wsady i też bym chciał to robić. Jakoś właśnie chcę wykorzystać to, że teraz ćwiczę w dużym stopniu pod trójbój, to chciałbym tą siłę przenieść też na wyskok, nie? I staram się... Dużo dynamiki też wprowadzasz, prawda? Jakieś skoki ze skrzyni. Tak. Widziałem. No a właśnie, a propos jeszcze tych wsadów. Czy to była normalna wysokość kosza, czy obniżony? To znaczy ja tam pisałem, że wracam po kontuzji i to był obniżony kosz oczywiście, ale jeszcze przed skręconą kostką, właśnie te 3 miesiące temu, miałem taki szczyt, że nigdy tak nie skakałem wysoko z dwóch nóg i tam prawie się udawało ładować na wymiar z dwóch nóg, nie? Tam bardziej niż zasięgu techniki brakowało. No i właśnie teraz powoli do tego wraca i mam nadzieję, że, przepraszam cię, że w przyszłości może uda się coś tyłem sadzić albo 360. No i marzy mi się pod nogą. No to powiem ci grubo, ja jedynie robiłem wsady do takich plastikowych koszy, co się na szafie montowały, miałeś taką małą piłeczkę, nie? To na stojąco robiłem wsady. Wiem o co chodzi, jak w amerykańskich filmach dzieci na święta. No, no waga gra na niekorzyść u nas, no nie? Gdybym był lżejszy 10 kilo, to by to inaczej wyglądało, nie? U mnie na niekorzyść gra wzrost, no jednak gwiazdą koszykówki nie zostanę nigdy, nie wiem czy był jakiś zawodnik, który miał 1,76 m w NBA. O, jest sporo, wiesz, zawodników, co mają 1,76 m. Oni tam ich wtedy naciągają na listach, że wiesz, bo jak jest, o to już byśmy musieli dalej pogadać, ale naciągają im wzrost na 1,80 m, ale jest sporo rozgrywających, nawet teraz to są twojego wzrostu. Isaiah Thomas teraz chyba, on też ma jakoś tak 176, 178 wzrostu, a teraz właśnie w playoffach gra o mistrza, nie? To ostatnie pytanie teraz, wróćmy do kulturystyki. Idealna sylwetka, do której dążysz? Twój idol, jeżeli chodzi o stricte kulturystykę. Mhm. To znaczy ja na takich, jak zaczynałem kulturystykę, to właśnie tak jak mówisz, zobaczyłem jedną sylwetkę i mówię, chcę mieć taką sylwetkę. Sylwetka pączka? Łapa pączka, brzuch robura, talia sakera. Nie, ale tak jak mówisz, że właśnie wyłapywałem sobie jedną i tak jakby skupiałem się na tym, ale szybko zobaczyłem, że nie ma co się aż tak wiesz, do serca sobie brać czyjeś sylwetki, bo no genetyka, nie? Oczywiście mamy tylko taki układ kostny, jaki mamy, takie brzuszce, jakie mamy i po prostu staram się, jak się szykuję do zawodów, zrobić najlepszą formę, jaką mogę dla siebie i raczej patrzę na to i bardziej też inspiruję się na przykład poziomem docięcia, jak ktoś się szykuje do zawodów, czy nie to, jaką ma sylwetkę, jaki ma V-taper, jaki ma szczyt bicepsa, tylko to, jak on to robi i w jakiej formie wychodzi. Więc na pewno tutaj mogę powiedzieć, że taką osobą jest Alberto Nunes. Ty pewnie nie kojarzysz go za bardzo, ale to jest tam scena zachodnia Federacji WNBF, tak? Tej federacji. No. Czyli Alberto Nunes, tak? Tak jest. Dobra, słuchajcie moi mili, agresywnie zmasowani. Naszym gościem był Michał Owczarzak z WK. No ja życzę sukcesu w NBA-u i w ogóle w czym tam sobie zamarzysz, bo naprawdę i trójbój, i kulturystyka, i gdzieś tam ten kosz się przewija u ciebie, więc fajnie, że się nie ograniczasz tylko do jednej dyscypliny, tylko starasz się być w miarę wszechstronny. No i tak jak mówię, sukcesów zarówno sportowych, jak i w życiu prywatnym. Dzięki wielkie za wywiad. Ja ci życzę, no, życzymy powodzenia z chłopakami na zawodach najbliższych. I na razie na tym się skupimy. Na razie rozwal te zawody i będziemy później życzyć odnośnie następnych. Dobra? Dobra, dzięki wielkie.
Nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału oraz zaznaczeniu dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, a także grupę Agresywnie Zmasowani.